Od 2 lat nie używam prawdziwego wzmacniacza i już raczej do nich nie wrócę. W tym filmie powiem wam dlaczego. Mamy rok 2023, a nie 1984. Technologie poszły naprzód, także te z zakresu tworzenia muzyki. Oglądajcie do końca, ponieważ pokażę wam, jak za pomocą interfejsu i darmowych programów stworzyć swój wymarzony ton. Pierwszą wadą klasycznych wzmacniaczy jest ich nieprzenośność. Wszystko fajnie, dopóki nie trzeba jechać na próbę zespołu lub po prostu pograć do kolegi. I wtedy tachacie ze sobą nie tylko gitarę, ale także przynajmniej 10-kilogramowy wzmacniacz. Do tego dołóżcie efekty, przewody i katastrofa gotowa. Pierwszą osobą, która przychodzi na myśl, kiedy mówimy o interfejsach i symulatorach wzmacniaczy, jest Tim Henson z zespołu Polyphia. Gość wprowadził gitarę w XXI wiek swoim stylem gry. Klasyczne wzmacniacze są niewystarczająco głośne. Zawsze trzeba użyć mikrofonu, żeby je nagłośnić na scenie. Chyba że gracie w jakiejś małej kafejce albo u siebie w domu. Interfejs niweluje ten problem. Możecie się wpiąć bezpośrednio w stół mikserski i ustawić dowolną głośność. Każdy ma swój wymarzony dźwięk, do którego dąży, ale gusta z czasem się zmieniają. Żeby zmienić dźwięk przy klasycznym wzmacniaczu, zazwyczaj musicie kupić nowy wzmacniacz, co wiąże się z ogromem pieniędzy. W przypadku interfejsu wasz dźwięk zmienia się wraz z wami, dowolnie. W dzisiejszych czasach za pomocą symulatorów możecie uzyskać dowolny dźwięk jakiegokolwiek wzmacniacza na świecie, ale także i gitary. Jeżeli chcecie grać metal lub hard rock, ale kupiliście strata zamiast 7-strunowej metalowej maszyny, za pomocą symulatorów możecie uzyskać dźwięk dowolnej gitary bez wydawania pieniędzy. Dodatkowo, jeśli zastanawiasz się, jaką gitarę kupić, odsyłam cię do mojego filmu Jak wybrać swoją pierwszą gitarę i jak zrobić to mądrze, żeby później nie żałować. A jeżeli już posiadasz gitarę, to odsyłam cię do mojego drugiego filmu, w którym dowiesz się, dlaczego być może powinieneś pozbyć się swojej aktualnej gitary. Kolejnym elementem są same efekty. Distortion, kompresor, reverb, delay. Każdy z nich to osobna kostka z osobnym zasilaniem i z osobnymi przewodami. I osobną kosmiczną kwotą pieniędzy. Ale za pomocą interfejsu macie dostęp do praktycznie wszystkich efektów na świecie, praktycznie za darmo. Jeśli podoba ci się ten film, zasubskrybuj mój kanał po więcej filmów takich jak ten, ale nie tylko. Mamy tutaj również naukę, teorię muzyki i memiki. Będzie mi bardzo miło. Na koniec warto też wspomnieć o modelerach, takich jak Fender Tone Master Pro albo Line 6 Helix. To jedno urządzenie robi wszystko, o czym przed chwilą mówiliśmy, bez potrzeby podpinania go do komputera. Podłączacie go do głośników, wszystko ustawiacie na ekranie urządzenia i gotowe. Nie jest tani, ale to i tak ułamek pieniędzy, który musielibyście wydać na wzmacniacze i efekty, żeby uzyskać takie dźwięki, jakie oferuje taki modeler. Dodatkowo wspomnę, że ten materiał w żaden sposób nie jest sponsorowany. To jest moja osobista opinia. Teraz pokażę wam, jak to wszystko osiągnąć za pomocą najtańszego profesjonalnego interfejsu audio, jakim jest Scarlett Solo. Jest to mój prywatny interfejs i użyjemy dodatkowo darmowego oprogramowania na Maca GarageBand. No dobrze, zaczynamy sobie od czystego projektu. Wybieramy sobie opcję dźwięk, mikrofon. W ten sposób mamy czysty dźwięk samej gitary, bez żadnych presetów. Wybieramy sobie wejście i jako wejście mamy dwie opcje, Scarlett 1 lub Scarlett 2. W przypadku tego interfejsu wejście numer 2 jest wejściem gitarowym, wejście numer 1 jest wejściem mikrofonowym. Teraz poniżej mamy opcję wtyczki i z listy rozwijanej wybieramy taki efekt jak Amp Designer. Otwiera nam się takie okno. Widzimy, że po lewej mamy dużą głowę gitarową, po prawej mamy kolumnę i przyłożony do niej mikrofon. Każdą z tych opcji możemy sobie dowolnie edytować. Więc aby znaleźć swój idealny dźwięk, wybieracie najpierw opcję model i zaczynacie od góry. Patrzycie na razie gotowe presety, który jest najbliższy waszemu sercu, że tak powiem.
Dobrze, powiedzmy, że ja wybrałem sobie ten, który nazywa się Studio Amp. I to jest jakby cały model tego wzmacniacza, czyli głowa i kolumna i mikrofon. Teraz, jak widzicie, dalej obok po prawej mamy opcję Amp, kabinet i mic osobno. Więc skoro wybraliśmy głowę i ta głowa pasuje mi dźwiękowo, przechodzimy teraz do kolumny, czyli kabinet. Widzimy, że mamy akurat wybrane Studio 1X12, czyli 1/12-calowy głośnik. Kiedy to rozwiniemy, okazuje się, że mamy wszystkie opcje z poprzednich modeli. I również zaczynamy od góry i szukamy dźwięku, który teraz najbardziej nam pasuje. Ten, widzimy, jest bardziej przymulony w porównaniu do tego oryginalnego. Zależy, jakiego tonu szukacie. Powiedzmy, że mi pasuje ten. Mamy wybraną głowę, mamy wybraną kolumnę, czas na mikrofon. Tutaj mamy standardowe mikrofony. Na przykład kondenser, czyli pojemnościowe, dynamic dynamiczne i ribbon, czyli te wstążkowe. Dynamic 57, jeżeli się nie mylę, to jest dokładne odzwierciedlenie mikrofonu Shure SM57, czyli najbardziej popularnego w całej produkcji muzyki. Więc ja sobie wybiorę to właśnie ten mikrofon. I jak widzicie, mamy też pozycję tego mikrofonu względem kolumny. Czy ma być bezpośrednio na środku głośnika, czy troszkę bardziej do boku? Czy ma być przy samej siatce głośnika, czy trochę odsunięty? Widzicie, jak się zmienia? Ok. I jak dla mnie to jest gotowe. Poeksperymentujcie sobie z tymi wzmacniaczami, z kolumnami, z mikrofonami, a teraz przejdziemy sobie do samych efektów. Jako drugą wtyczkę wybieracie sobie pedalboard i po prawej macie do dyspozycji wszystkie dostępne efekty w GarageBand. Dodatkowe efekty możecie sobie pobierać za darmo lub instalować darmowe wtyczki. Pokażę Wam tylko ze trzy przykładowe. Dorzucimy sobie kompresor. High Drive, podejrzewam, że to jest standardowy booster, tak jest. Ale bardzo delikatny. I możemy sobie dorzucić na przykład chorus. Tych efektów oczywiście jest dużo, dużo więcej, bo możecie pobrać sobie darmowe dodatkowe wtyczki. Mam nadzieję, że tym filmem chociaż trochę pomogłem Ci w wyborze. Jeżeli jeszcze się nie zdecydowałeś, czy kupić wzmacniacz, czy interfejs, a może chcesz zmienić swój wzmacniacz na interfejs, daj znać w komentarzu. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!